Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: ja też zadam wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu. A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. On również im odpowiedział: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo Pańskie. Wyrocznia Balaama, męża, który ma wzrok przenikliwy, który ogląda widzenie, który słyszy słowa Boże, ma udział w wiedzy Boga. Zobacz, co mówi to słowo. Prorok ma udział w wiedzy Boga. Chrześcijanin to jest ten, kto nie tkwi w ciemności. On słyszy, co mówi Bóg. Chrześcijanin patrzy na swoje życie, na to, co go spotyka, i słyszy. I widzi, że w tym momencie Bóg przemawia. Bóg przyszedł wczoraj i wezwał Edwarda. Bóg przyszedł dzisiaj i wezwał Marię. Na początku tego Adwentu mówiłem, że Adwent jest po to, żeby przypomnieć sobie o niebie. Że szatan chce nam niebo zamknąć. Sprawić, żebyśmy myśleli o czym innym. O tu. O zdrowiu, o ziemskiej chwale, o pieniądzach, o przyjemnościach, o świętym spokoju. I Bóg daje te zdarzenia, żeby powiedzieć, po co się narodziliśmy. Dla tego jednego momentu, który będzie trwał wiecznie. Zobaczcie, co mówi to słowo. Ten prorok spojrzał i mówi tak: jakże piękne są Twoje namioty, mieszkania Twoje, Izraelu. Jak szerokie doliny potoków, niby ogrody nad brzegami strumieni, niby aloes, który Pan sadził. Jak piękne drzewa nad wodami. On widzi niebo. I to jest coś, co teraz, na co patrzy ojciec Edward. Na co patrzy Maria. Na co patrzy twoja babcia, twój dziadek, nie wiem, twój tato. Ci, których odprowadziłeś na cmentarz. Oni patrzą i mówią: jakże piękne jest to miejsce. To miejsce Boże, które przygotowałeś. Jakże dobrze nam tu być. To jest moment śmierci. On tak wygląda. Patrzysz i mówisz, jak tu pięknie. Przechodzisz z ciemności tego świata do światła. Bo to jest Adwent, żeby spojrzeć w niebo.